Hejka, moi drodzy, z tej strony DSO, witamy was razem z Frodo. Cześć, witajcie. Ja pod tytułem Set Strikes Back. Tak. Jo? Jo. Jin? Jozin z Bazin. Proszę ja was. Dostał się na kamień. O, to jakaś dźwigienka. Czy my schodzimy na dół? Nie no, wchodzę po tych klockach na górę. Aha, bo tu na dół, no tak, ale w sumie... Dobra, to ja tylko zerknę, dobra? Bo dobrze, tu jest drabinka na dole. Co, bo tu coś jest ładnego na dole. Bo tu coś jest ładnego na dole też, Grzesiu. To wiesz, są artefakty te węże? Są węże, ale nie, w sensie... Wężu? Czy to jest czasówka? No są zacięte jakoś te kurwa węże. Nie, to nie jest czasówka. Bardzo dobrze. No coś tu jest jakieś kucane. Też coś tu... Aha. Że ja niby nie mogę? Znaczy, no jest to wężu tu na dole. No bo ja, wiesz co, bo na górze jest dźwignia, która otwiera wężu. Wiesz co, nie bierz jej. Bo z wężu można, jak jest to takie do góry, to można wskoczyć do dziury, do kucanego. No to dobra. A jak to obniżysz, tak na chłopski rozumiem, jak to obniżysz, to już nie wejdziesz do kucanego. Czyli to jest takie, tak powiem wam, sprytne. Może być to jakoś forma jakiegoś sekretu pewnie. No pewnie tak, bo jeżeli by to było nieodwracalne, to tak. Tylko nie jest na szczęście to czasówką. No dobra. Nie wiem, to był sekret, czy nie? Tylko wiesz co, bo ja tak też nie zajarzyłem za bardzo. A tu na to. Ale to nie jest sekret, kurwa. Ale dziwnie, nie? No, powiem ci, że jestem lekko... Chyba, że to by było odwracalne. Bo jeżeli nie, to... Wiesz co, te węże to są z jakiejś stali chyba. Nierdzewnej? Coś jest jeszcze? No, powiem wam, że... Pytanie, czy to... No, jakieś psiunki, kotki, dzieci... Nie wiem, tu jest jeszcze w ogóle... Nie wiem, czy to jest jakaś czasówka. Nie wiem, co ten przycisk zrobił, o to się rozchodzi. Może on jest czasówką? Mam nadzieję, że nie. I mówisz, tutaj jest ma... Ale to... Aha, do góry... Gdzie ty to mówisz, jakaś jest... A jest, nie? Pewnie, że... I co, i mówisz, że to nie jest sekret? Ja pierdzie... No nie, i właśnie to mnie dziwi. A czemu nie mogę tak skoczyć? Nie, bo musisz właśnie z tego, dlatego ci mówiłam, żebyś tego nie obniżał, nie? No, tylko chodzi mi o to, czy... Bo właśnie z tego nie mogę skoczyć do tego. Jakoś tak się obijam dziwnie o sufit. A powiedz mi, a co ty mówiłaś, jakieś szakale gdzieś coś tam? Pieski? To tam będą? Jakie pieski? No coś mówiłaś o jakichś pieskach. Ty wiesz, że ja nie mogę... Nie, że na dworze. Aha, nie mogę doskoczyć do tej niszy. Jak ty to zrobiłaś? No jak to, normalnie. No popatrz, może nie z rozbiegu, może nie trzeba rozbiegu. To? Nie no, trzeba, bo to jest już zdecydowanie. Ja pierdzielę, wiesz, że ona się nie chce mi złapać tego? No patrzcie. Boże, ja już mam problemy. Techniczne, sprawy techniczne. Co mi powiesz? Nie, nic już. To ja nigdzie już mam nie iść, bo jakby nie kumam. No znajdźka jest. Ja się boję, że to był jakiś... Przycisk. Ale co ten przycisk dawał? Pokaż. Ja się boję, że jest jakąś czasówką. A spróbuj. Tu jest coś otwarte, jakaś kratka dookoła. Wiesz, może to jest... No to jest sekret. To chyba ten przycisk był sekretem. Teraz no tutaj na górze, jak jest dźwignia, to jeszcze od drugiej strony jest otwarta. Są flary. Wydaje mi się, że to był sekret. Spoko. Ale nie jest on czasówką? Chyba nie, bo... Masz to otwarte, tak? Tylko nie wiem, o jakim mówisz, no ale dobra. Ale trzeba wejść na górę, tak? Po drabinie, tak? Wyjść po prostu z tego. Tak. Pokaż. I to mówisz gdzieś tu? Bo ja tak nie kojarzę jakiejś kratki, bo ty mówiłaś o jakiejś kratce. Zobaczysz. Tu? Idę po węża. Też, z kończącej się opowieści. No nie wiem, o co chodzi. Aha, i otworzyło się u góry. A może tu wcześniej, no. Tak? Wcześniej jakąś, gdzie ten most był? Nie. Ja nie wiem, gdzie... Jak tam, gdzie masz dźwignię,
U góry. A to muszę jeszcze wejść wyżej. No, to tam się coś otworzyło, tak? To tam, gdzie masz u góry, co powiedziałeś, że się obniża to do węży, to właśnie tam, jak obejdziesz sobie dookoła ten taki filarek, aha, okej. Czyli... no to jest kratka otwarta z filarami i to jest sekret. Czyli to, dobra. A ja mam to zamknięte. To jest tam, gdzie jest... Ale jakby po no nie, no z której strony jest otwarte. Flary tam będą. Będziesz widział za kratką flary. Aha, tu. Obejdź jeszcze do końca. Mm-hmm. No bo ja to miałem zamknięte. To jest sekret, słuchajcie. Mm-hmm. No to ładnie. Ojej, ojej. No bo tutaj są jeszcze te takie drzwi, gdzie są dwa palniki, no nie? I ono mnie to zmyliło. Chciałeś sobie jeszcze naboje tam do uzików? Biorę. No halo. Może jaka kamera się zakręciłam jak... To by było na dole tam, tak? Jakieś drabinki tu są, tam coś jest jeszcze, kolejny wąż, matko boska, ile tych węży? Ojej, u góry gdzieś nam tu pokazują, to mi się wydaje, że to będzie sekret, wiesz? U góry nam coś pokazują? Miałeś takiego drugiego węża? Nie. Gdzie jesteś w ogóle? Bo ja zabrałem węża, pierwszego. Aha, okej. A ty co jeszcze zrobiłaś, że coś ci się pokazało? No nie, no jak weźmiesz węża, to ci się kratka otwiera i tam, się, i tam jestem. Aha. No ale to jest jakby chyba dalsze przejście, nie? To nie jest, że tam coś... No zobaczysz tam, bo moim zdaniem to jest taki sekret, który, do którego trzeba się dostać. Ja to ewidentnie widzę. Aha, dobra, poczekaj. Tu są... Boże, te węże to są jakaś pomyłka. Pomyłka! Pomyłka! Tak? Tak. Tak, desełko, pomyłka. Na drugie masz pomyłka chyba. Tak, dokładnie tak. Masz na drugie pomyłka? Tak. Witamy z panią pomyłką. A, to taka kamera mi się zrobiła. To taka... się nie powinno po prostu wydarzyć. Shake booty, shake, shake. Tak, łańcuch. Nie. Shake, 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 shake the boom. Shake, 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 shake the boom. Cyk, 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 boom. Słuchaj, jaki masz pomysł? Przechodzisz przez te łańcuchy, czy co? Jaki czort? Nie, no ja już jestem tam dalej, wiesz? Nie, nie, nie. Nawet mi nie mów o takich rzeczach. Bardzo bym prosił być grzecznie tutaj ze mną współpracować. Słuchaj, a tam takie było w czerwone coś, taka poświata. Tutaj można wejść na górę. Byłaś tam na górze? Gdzie tak. Te łańcuchy? No i co tam ciekawego jest? Po tych drabinkach, tak? No, no. Właśnie są do rewolweru. Naboje, ale właśnie chcę, żebyś popatrzał dalej. Popatrzał. Bo tam za kratką jest, widzę. No. Inne fajne rzeczy. I to będzie jaki sekret. To i o tym mówiłaś, tak? Tak. Boże, tak, a to było dawno. Się... To nie wiem, jak ty to... Jak ty mogłaś tak mi zrobić brzydko i tak pójść tak szybciutko to do przodu tak ruszyć bez Grzesia? No ale na razie to ja się tam dalej gdzie nigdzie rozglądam. Podoba mi się to, wiesz? Takiej rzeczy to nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Nie będziemy się tak bawić. O Boże, no czemu? Dlaczego nie możemy się tak bawić? Takie zabawy to są dla dorosłych. Odezwał się starca. Czekaj, bo coś lezie do mnie, tak? Coś... No aha, tu harpia, idzę. No tak jesteś daleko, że ja właśnie tu jestem. Tak właśnie jesteś daleko. O, widzę. Ale harpia, chyba jesteś niepoważna. Ale harpia, ale harpia. Ale harpia, ale harpia, ale harpia. Kieczupalnięci. We wszystkim, kuźwa, nóż po prostu wyhaczą. A w ogóle było tu jakieś new dajary, dajary? Dajary, dujry. Boże, boli mnie. Boli, boli, boli. Boli, 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 rozstań razem well, z nami. Monolith boli, was boli. Right. There is something worth my time here. O, coś było warte jej, słuchajcie, spędzonego czasu. Lucky me. Szczęścia razem. I found it before the cold, but they must be on their way. No time to waste. Znaleźliśmy to miejsce jakby przed tym całym kultem, przed tą całą mafią, no tak, no tak. Ale muszą być i tak już jakby na tropie w drodze jakby do tego miejsca. Nie ma ani chwili do stracenia. It looked like this place was made to keep away a crucial piece of information. Piece of shit. Piece of shit.
Okej, okay, oni próbowali cię trzymać z daleka, jakby z dala, jakby odreszyć seems to be about how to use the bloody, aha, czyli jak używać tego, krwawego... Jorze, czego trójkąta? Krwawego trójkąta. Krwawego, nie wiem. In order to let Set come back on it, aha, żeby, no tak, sprowadzić Seta na ziemię. Come back. Z całą jego mocą i siłą. I need to found it fast and destroy. A musimy to znaleźć, zniszczyć. Mhm. Okej. Okay. No dobrze, czy to się przesuwa? No właśnie, te posągi się przesuwa, ale wiesz, gdzie, co, jak? Boże, jestem piętro wyżej. No na przykład tego się nie przesuwa, więc się zastanawiam. Bez sensu, ja nie wiem, czy ja chcę być piętro wyżej. A mogę przesunąć. No co? Jeden tylko można? Nie, no nie wiem, na razie jednego nie mogłam. Biorę drugi. Czy ja mogę tą harpię zabić, bo mnie szlak zaraz tu raz nie trafi, krew nagła zaleje. Gdzie ta gówno jest? No ale mogłabyś mnie zastawić w spokoju, dziękuję. No, zastanawiam się, bo... Co ten przycisk robi? Aha, otwiera jakieś tu. Nie za bardzo kumam. Co mówisz? Chcesz po prostu... Patrz, na dole jest kratka. Trzeba postawić posąg, żeby go wywindować na górę. O, czyli to takie będziemy się tu bawić. Ale to moim zdaniem jeden, bo ten jeden, on się różni od pozostałych, ale sprawdzę jeszcze pozostałe posągi. Ale moim zdaniem to tak będzie działało. Bo tego pewnie się nie da, tak? No nie, tylko ten jeden, Grzesiu. A co to jest? Gdzie to, to jest za tym? Do góry? Boże. Jeszcze tutaj coś jest w takim drugim pomieszczonku, patrzę sobie, wiesz? Dobrze, dobrze. Ja tam już idę do ciebie, bo ja jestem generalnie w jakimś dziwnym miejscu. Zastanawiam się, co to jest. Powinien, w ogóle do nie czego powinno to mnie tu być. Nie powinno mnie tu być. Dlaczego tu jest jakiś manki? Ja pierdzielę. Dlaczego oni to tak robią, brzydko? No jestem. Nie, no ja moim zdaniem powinniśmy tam zejść na dół i to wywindować do góry. To tak nie, bo to do następnego przejścia tutaj jest wiele innych rzeczy, to tak się nie da. No wiem, właśnie, ja poszedłem niechcący nie. I o. Ale no i słuchaj, dobrze, a te manki mi coś tu... Te manki to chyba będzie sekret, wiesz? Jakie bo już manki? Widzę znajdźki. No te manki, co powiedziałaś. Aha, no bo tu na dole jest dźwignia jednak. Idę na manki, no zobaczę. No i wywindowało nam to do góry, no. Aha, czyli ten posąg musimy się tu pobawić w ten... Wywindę. Wywindę. A tu jeszcze jest jakiś kucan. Tak, to jest sekret, widziałeś? Wiesz? Aha, no fajnie, że mówisz, wiesz? To jest sekret. No bo co? No już byśmy wiedzieli, że jak coś, to idź tam łapkowanym. Sekrecik. Słuchaj, 7 miało być. No ale ja nie słyszałam dźwięku sekretu, o co chodzi? No ja to, przecież ja słyszę wszystko i co? I dupa, i nie słyszę. A szłaś słyszę ten? Szedłaś tym? no. Mankiego? Mankiego? Gdzie ty nie. Tu widzisz jakąś... No właśnie, o to chodzi mi. A gdzie tu widziałaś jakąś dźwignię, która nas wywinduje? To jednak to nie jest sekret. To jest sekret. Tylko wiesz co... Nie, to co ja wzięłam, to chyba nie jest sekret w takim razie. Ja nie wiem, o czym ty mówisz. To ja już niestety, ale... Podziękujemy. To ja podziękuję, bo ja nie wiem. A co ty mówisz, że tylko jeden posąg można przesunąć, tak? Tak. To dobra. Tylko nie wiem, gdzie jest dźwignia, która mówisz, że wywinduje do góry posąg. No na dole, pod tymi na posągami, dole, tam pod jest posągami, też czołgane. Tam jest i tam czołgane. Jest czołgane. I tam jest czołgane. To tam mnie nie było. Dobra, idę tym mankiem, skoro tak mówisz. Idź. A idź. Mój kręgosłup. To też taki klocek jakiś? Na środuli? Tu na tym? Zaryzcie tutaj lipne. Klocek na środku, to jest klocek na środku, jak coś. Jakby ktoś chciał, preferował i nie wiedział. Tak, na środku można jeszcze nasrać na środku. Dokładnie tak, jak powiedział Grzesiek. Klocek na środku. Klocek na środku. O, sekret, teraz to widzę. No i... Wziąłeś tam z tego kucanego nabojki? No wziąłem, właśnie idę teraz przez te kucane, ale nie mogę nadal znaleźć tej twojej dźwigni śmiesznej, która mi wywinduje to coś. Przecież tam na dole jest na środku. Przecież tam na dole jest, o jest, no widzisz, no to przecież widzisz, ładnie trzeba mówić Grzesiowi. Poszło do góry, jo. No ale...
chciałbym już... No co ci jeszcze nie pasuje? Co ci jeszcze nie pasuje? Że jak są cutscenki, które pokazują nam coś, to długo trzeba czekać, zanim się... Nie, po prostu trzeba próbować wysiągnąć broń. No wiem, to się pasuje. Ale to takie, wiesz, takie ojej, rzeczy. Ojej, a tu jest jakaś taka sala z przyciskami? Takie rzeczy? Sala z przyciskami, powiadasz. Idę tam do ciebie już. Ojej, takie wiggle, to jest wiggle, magiczne wiggle. Jakieś. I'm so is magic. I'm so excited. No dobra, oh, ale... And I just can't fight it. I know, I want you, I want you. No, także wiecie, o co chodzi. I poszłaś jak przycisk, to gdzie poszłaś? Lewo, prawo? No, teraz go dopiero wciskam. Dobra, to ja idę tutaj takim palami do góry. A to jest jakieś znaczenie? A nie wiem, wydaje mi się, że tak. Poszedłem na lewiznę jak coś. Bo chciałbym tutaj... To są takie paliki, tu takie paliki są. Te paliki. Na lewiznę? Tak. Tu taka mumia tu jest. Jest tu jeszcze coś? Kurde! To nie było miłe. No nie, no to wiecie co, no takiego węża to ja w życiu nie widziałem. Straciłem połowę Uzi. Desieło? No, ja cię słucham. Co tam cię cały czas słucham. Co tam ciekawego robisz? Wyciągam z grobowców naboje. Gdzie już jesteś? Kończysz kastę? Można się wspiąć na przykład. Można się wspinać po tym. Bo... To wspinamy się po tym? Bo ja nie chcę tego obsunąć, zanim to tak. pójdzie na dół. Ja jestem na górze. I co tam jest? No to wiesz co, no to tak, wziąłem jakieś naboje do... Jezu, nie mówisz w ogóle. Mówisz o jakichś wężach, ale nie mówisz o wężu. No powiedziałem i zrobiłem nawet... No, tak zrobiłem. Mówisz więc o wężach, już powinnaś być wężu. Czujna. Przygotowana. Chciałam ci powiedzieć, że... Chciałam ci powiedzieć... Że trzy granatniki na niego zużyłam. A gdzie jestem? Bo zabiło mnie. Ciachaczki mnie zabiły. Czujesz? Ciachaczki? Ciachaczki. Chodź, tu są ciachaczki. No na razie się tu rozglądam, jeszcze wiesz? Jeszcze raz. Mój kręgosłup. Patrz, tu jest znowu taki sarkofag. No jest. Ciekawe. Właśnie, jest. Jeszcze jakieś naboje biorę w jakiejś dziurze dziwnej. No ale biorę, bo to są wybuchowe. Zaraz obok ciachaczek. Nie wiem, do naboje do granatnika, tak? Tak. Tak? Tak. Biorę też. Jezus. Ja nie umiem tych ciachaczek, serio. Ja kojo kriki i ciachaczki to jest jakaś zmora dla mnie. Ciach. I zabiło mnie. To ja nie wiem, jak ciachać. A jak na przykład robisz, jak przechodzisz na przykład ciachaczki sobie, tak? Masz jakiś taki patent swój? Boczkiem? Tak. Boczkiem skaczę. Boczkiem? Jeszcze zauważyłam, ale tu nie mamy tego ruchu, niestety. Że na przykład jak można rolowane robić, tak, to można się przerolować tak boczkiem i w ogóle już totalnie wtedy nic nie zabierzemy. Takie rolowane można zrobić. Ja. No ale słuchaj, czy to jest w ogóle dobry pomysł, że my jesteśmy na górze, jak tam na nie końcu trzeba wtrynić dwa węże? No mamy tylko jeden. Po chusteczkę myśmy tu przyszli. Nie, to w takim razie, no ale jak na przykład my wywindujemy to na dół, to jak my się później tu dostaniemy? Teraz to mnie jeszcze zastanawia, wiesz? No wiesz, o co chodzi? No wiem. Jak sobie opuścimy tego węża, no bo w końcu będziemy musieli to zrobić, to co? To jak wejdziemy tu na górę? No właśnie o to chodzi. Kurde. To będzie można to odwrócić? Chyba, że będzie można. Chyba, że jest taki możliwy. Ja na razie przeskoczyłam tam na tą drugą stronę. No ja widzę, też. Ale gdzie to w ogóle jest? Gdzie to jest to pomieszczenie z tym... A, tu jeszcze flary są. Z tym wywindowanym tym. Z tym no posągiem. Jeszcze nie wiem, ale dużo pominęliśmy w każdym bądź razie. No dobra, zejdźmy piętro niżej. Wracamy się, no. Denerwuje mnie mrygami to życie, więc wracam się. Mogę tu zejść tak bezpiecznie na dół? No mogę niby tu. Jestem na tym moście.
A co ty mówisz, że co tu jest? A co na prawo jest? Idziemy na prawo? Od tego przycisku, co na ja mówię? pewno, jak byliśmy, poszliśmy No na lewo, czekaj. to i trzeba na prawo. A to Ale tutaj. tu w ogóle jeszcze były, czekaj, 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 bo przecież tu było jeszcze takie zjeżdżane, tak? Co to jest to takie zjeżdżane? Takie jakieś Zjeżdżamy? paliki tutaj, no w tym pomieszczeniu. Można się tak obsunąć, o proszę, na takich kijkach w dół. To nie Aha, widziałem tego. to jest to samo. To czyli rozumiem, no to wiem już jak my tam wejdziemy, dobra. Dobra, już wszystko wiem. To jeszcze jakieś znajdźki tu sobie. Dużo tych znajdziek, ale to dobrze. Pokazuję dźwignię. Znowu kolejną taką widzę do wywindowania na górę, a coś No, tu no, jeszcze no, no, jest w no. ogóle No, poza tym? w tych wnękach różne znajdźki. We No to wszystkich idę. praktycznie. Jakieś tutaj właśnie. Czy tu są jakieś węże? Mógłbyś tak z łaski swojej powiedzieć. Łaskę robię. Nie Łaskę ma. robisz. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Lepiej ci. Zrobię łaskę. Zrobiłeś łaskę. Znajmą łaskę mom. Mom. Poznaj mą łaskę. Poznaj mą. No, nie, uważaj. Uważaj. Zważ słowa. Ty, to Ja czasówka waż jest. swoje słowa. Waż się. Waż się. Nie waż waż się, się, albo ino nie roz. waż się w ogóle. Albo nie waż się, ino roz, ino roz. To czasówka jest ta dźwignia. Chciałem zaznaczyć, iż. Te. No ale po co? My tędy przyszliśmy. No idę na górę łapkowanym. Idziesz? Dobra. Nie, jeszcze nie, opadło mi to. Opadły mi cycki na to, co no mówisz. nie, nie, nie. To są po prostu jakieś banialuki. Halina, skubrze się. Nie mogę. La 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 la, la 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 la. No idę łapką. Idę łapką i kajteros. No to trzeba tak? Nie mogę stąd na przykład doskoczyć tam? Czy mnie obije się? Czy o co chodzi? Nie mogę bezpośrednio wyskoczyć sobie na przykład naprzeciwko tam? A, tak byś chciała oszukać No, powiem ci, przeznaczenie. że... Już by chciała sobie robić tutaj skróty. Ja No, idę jak ale on Bozia tak mnie kazała. łapie. Dlaczego? Ja bym chciała, no i co? Idź Bez sensu, on łapkowanym się nie jak... łapie, to jest głupie. A jest właśnie Nie, zrobione nie, tak, nie. żeby właśnie nie niszczyć przygody, jakże... Ja nic nie niszczę. Emocjonującej. Ja ją po prostu bogacam. No, no. Brylant. Tak. Dobra, no kuźwa, wlazłem gdzieś. Ja pierdziu, maniu. Co tu jest? No, tutaj takie. Możesz podwinąć nogi. A co to jest? A tu jest jakieś manki? Czy gdzieś tu można nie stanąć gdzieś, w sensie... No dobra, dobra, ale... No czekajcie, ja jeszcze coś zobaczę. Czy wszędzie są kolce? Może to jest takie... Jakieś takie zdradliwe, że tak powiem. I tutaj na przykład można tu... A, tu można odpoczynek zrobić. A ty. Bo wiesz o co chodzi? Tak sobie pomyślałem, że w tych kolcach jakby był jakiś sekret albo coś. No nie widzę nic. Rozumiesz? Rozumiesz. Rozumiesz. No i tak miałam się tu opuścić na dół? No tak, tylko... Aha, jesteśmy tu. O! Jesteśmy tu. No... No dobra, no to już to, wszystko to, to, wiemy. To bardzo fajnie, tu są naboje. No to stawiaj to. Naboje są, a tu ta pteczunia, no to ja poproszę. Ładnie. To idzie tu. Muszą być wszystkie posążki ładnie na swoich miejscach. No okej, okay, rozumiawszyk. Mnie martwi tam, to na bank jest sekret, to Zuzi, takie co było wcześniej. Może byśmy się tam wrócili. Pamiętasz to? Ja wiem, w o co ogóle chodzi. Jeszcze? Tak, tak, pamiętam. To chodzi o takie pomieszczenie, co mi mówiłaś, że za kratą widać te znajdźki. Tam, gdzie były łańcuchy. Tak, 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 tak. Ja bym się jeszcze Denerwuję wrócił. Się bardzo. Nie, nie, ja bym się wrócił, bo to jest... Miejsce, w którym są znajdźki, no i tyle. A tutaj też jest dźwignia. Jest jaka dziwna muzyczka, ale...
A co to dało, że tak powiem, ta dźwignia? Co dała dźwignia? No, obsunęła na mnie. Ja nie idę po jeszcze tego węża, bo to i tak to jest droga, jakby ten, wiesz gdzie. Tak, tak, tak. No to słuchaj, to... Wracam się po tym moście. Chciałabym zobaczyć, o co tu chodzi. Po tym moście? A tu? Czemu to się jest? To się jest zamknięte, to się jest. Otwarte! Gdzie to jest? Ja nie pamiętam, gdzie to było. Przez most, wracaj! Otwarte to jest! Tu nie było to otwarte. Czymś żeśmy to musieli otworzyć. Myśmy robili jakieś coś. Nie pamiętam. A tutaj gdzie te łańcuchy? Tak. Łańcuchy. No i jest otwarta bramka. Aha, przez łańcuchy. Zamknięta. Mhm. Nie, otwarte jest, to jest sekret. Coś żeśmy musieli dotknąć. Coś musiało być. Ale co? Ale co? Ale co? Ale co? No, ale mamy. No, najważniejsze, to, że jest. No to teraz możemy iść po węża. No teraz, tylko nie pamiętam, gdzie on był. Damy radę, gdzieś tam pójdziemy. Tam, gdzie było Manki z sekretem, tylko nie na Manki, tylko Dalinie. Takie jakoś. Aha, aha. Tak? Tak czy nie tak? No. A to się nie otworzy? Czemu nam się te drzwi nie otworzą? Szkoda. Musi wracać tą samą drogą. Taki, ja nie wiem. No mogłyby się otworzyć. Nie ma to jakiejś dźwigni może? Może jest. Jeszcze apteczkę wziąłem. A my w ogóle odnotowujemy, ile my mamy już tych sekretów w tym levelu, czy nie? No nie tak, wiesz, oraliśmy ten temat. No właśnie, chyba troszkę. Generalnie lejemy na to, widzę, i to takim ciepłym moczem. Bardzo ciepłym. Takim bardzo. Bardzo, bardzo. Powiem ci, że za bardzo ciepłym. Pierdolę, jakie głupoty. Ja już muszę kończyć to wszystko. Co ty musisz kończyć? No, żywot mój. Bo to przecież no masakra, no. Panu podziękujemy. Nie wiem, co ty Halina, tam... Halina, gdzie idziemy? Nosem. No idziemy, no! Idziemy na... Na lewo, tak? Na lewo był ten... Od tego przycisku. Tak, biorę teraz tego węża. Tak? Bierzemy na lewo i do góry idziemy po tych palikach, tak? Po tych drążkach i na górę idziemy wsadzić dwa węże, tak? Tak. Mówisz na lewo czy na prawo był wąż? Na lewo. Wąż. Na lewo. To prawdziwe lewo. Dobrze. To prawdziwe. Tak. I po palikach na górę, tak? Tak. Ładnie. Już ładnie... No, ale mogłabyś się złapać palika? Dziękuję. Po palikach i znowu przez ciechaczki, nie? No, no, no. I znowu przez ciachaczki, i znowu przez ciachaczki. No ale nie mam wrażenia, że... No mam nadzieję, że to nie będzie koniec. Ja nie mam wrażenia absolutnie, żebyśmy zdobyli 7 sekretów, tak jak mówiłeś. Nie ma nawet takiej opcji. My sobie po prostu nie policzyliśmy, bo to trochę tak... Kurde, ale nie czuję, nie czuję tego absolutnie. Ale może to nie będzie koniec wcale, nie? No tak, tak, bo to przecież... Łańcuch ja tam widzę łańcuch czy coś. No i taka wielka krata się teraz otworzyła. No dobrze, dobrze. Aha, ta tutaj z boku. Tu nie ma już nic? Gdzie ten przy... Gdzie te... Nie. No nie, Lara, no błagam. Nie rób tu jaj. Stękę mam. Oj, zamknęło się za nami, także nie ma odwrotu. Pozdro. Kurde, ciekawe. O, mamy kolegów. Dzień dobry. Proszę pewnie, pana. Tak, pewnie przyszli po artefakt. Nie no, gdzie z tych... Znaczy nie, kostki w sensie, wiesz? Aha. Tylko mój mąż... Mój mąż... Nieważne. Wesełko. Wszystko dobrze? Czułam się. Mhm. Jest jakieś kucane. Schodzisz na dół? Tak? Nie, bo masz kucane jeszcze.
Poczekaj, bo nie widzę. A tu. Jak to mam niby zrobić? A tu zginę? To jakieś kolce tutaj się co chwilę... Czy raz tylko w sumie one znikają. Idę dalej. A można na przykład nie, zrobić... No idę dalej. Nie no, normalnie tutaj... A, ona tutaj sama przyszła. Dziwne to trochę. Ale po drugiej stronie... Aha. Boże, bardzo mi to przypomina salę z czwórki z młodą Larą, wiesz? Chyba wiem, o co nie chodzi. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Wiem, co na tą, po tej linii, no, skakała. A co robi łańcuch? Coś tam. Coś zrobił, ale coś nie się zacząsło się coś. Mhm. Dobra, weźmy jeszcze jedną linę. Fajny sufit. Nie wiem, czy czasem, wiesz co, ta podłoga tam w tej dziurze nie obniżyła się jeszcze. Jeszcze bardziej. Brama się otworzyła jakaś. Mamy otwartą bramę, ale mamy jeszcze zejście w dół, no to co, idziemy w dół, tak? Tak, tak, i tutaj właśnie to, ten dół... Jakieś płucane tutaj jest, tylko, że tu są... Aha, stay, stay, dobra. To nie będzie jakiś sekret? No to by było głupie. No głupie. Tylko to tutaj jest? Naprawdę? Dziwne, nie? No. Się autorowi chciało budować tą wnękę dla tych naboi. Mam nadzieję, że nie trzeba jeszcze raz łańcuchy. Właśnie nie lubię takich sekretów, które na przykład mogłyby być zrobić, wiesz, że trzeba na przykład dwa razy jeszcze walnąć. No wiem. No i wiesz, wtedy jesteśmy już w ogóle poza miotem. Leżymy i kwiczymy wtedy. No bo skąd masz wiedzieć? Coś tu jest? Wazy są. Coś ciekawego. Boże, jakie drony. No, słyszę. Na górę się nie da, rozumiem. Chociaż nie sprawdzałam, czy nie ma tu jakiejś drabinki. Może. Ale spróbuję, bo czasami tak jest, że nie, że są niewidzialne drabinki, wiesz, o co chodzi, nie? O rany boskie. A jak to teraz tu przejść? Przecież chyba spieprzyłem to, tak? Oh my god. No niekoniecznie, jakoś takie dziwne. No, Boże, ja to chyba... Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ogólnie, że żeby nam zepsułam, bo ja to z flarą robię, wiesz? No, po prostu ja też. Także... To jest pozdrawiam. Właśnie to. Ale kuźwa, za każdym razem bierzemy w takim momencie flarę. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. No. Okej, okay, jestem na dole. Mam nadzieję, że wybrałaś lewo. Jezus Maria. Ja nie wiem, co ona zrobiła. Skoczyła do tych kolców, a ja chciałam tylko P wcisnąć. Jakieś kuckany znalazłem po drodze. No to jakaś apteczka jest. Duża. Masz takie coś? Bo tu cały czas wychodzą mi te takie piłki z kolcami. Nie? Z nożami. Nie wiem, to ja jeszcze do tego nie doszłam, wiesz? No te takie z sufitu, nie? Co tak wychodzą. Znaczy, no ja już widzę, gdzie one mogą wychodzić. No i jest aha, takie bo tu kucane. Ale mnie zabiło. Kurde, bo tu jeszcze takie są, wiesz co? Te noże takie z podłogi, nie? Też wyłażą. Aha, no jest apteczka. Weźmiesz larcia, flarę? Jeszcze raz muszę wziąć apteczkę. No sorry, ale słuchajcie. Wyszło jak wyszło. Nie wiedziałem, że noże są w podłodze. Ale mamy ich chyba dużo, nie? Więc... No, spoko, spoko. Ale nie, chodzi mi o... Nożyki mnie po prostu zabiły, jak wyszły z podłogi, nie? Dobra, tu? Co tu jest? Tu jest jakaś kratka zamknięta. Tu jeszcze coś było? Ciekawe, czy na przykład nie byłoby sekretu... O Jezus, ale mnie siachło. O Boże. Tam, gdzie
piłki wyskakują, to raczej chyba wątpię, no nie? No raczej wątpię. Żeby na przykład można było wejść na górę, czy nie. Coś. Nie wiem, czy to jest, czy ja dobrze idę. Pójdę jeszcze tutaj, gdzie te ciachaczki z tej strony. Tu coś jest? O, jest, no mam dźwignię. Dźwignia. Teraz, tak? O Jezus, jak mnie siachło. No i pytanie, czy to jest jakieś... Gdzie to mogłoby być? Pytanie, czy to jest jakaś czasówka. Nie, to nie jest czasówka, sobie oczywiście... bo można ją oddupcyć z powrotem. No dobrze. Nie? Dobrze, że to sprawdziłeś. Nie ma to jak wejść w koło. Pytanie, czy to się gdzieś tutaj otworzyło? Było tutaj coś takiego? Chyba nie. Chyba nie. Nie widziałem jakiejś kredki po drodze. To co, idziemy jeszcze tam na środek? Kółko? Nie, no wiem. Dla mnie to ja już wszystko zwiedziłam. Boże, to mi końcową czwórkę przypomina. No nie byłem jeszcze tu. Z tej strony mnie nie było. Mi to strasznie czwórkę przypomina. Taką końcówkę. Nie wiem, czy tam kojarzysz. Na samym końcu. Wiem, Boziu. No rzeczywiście, masz rację. Tam tak, u góry jest, widzę, jakaś czasówka, ta dźwignia. Okej, ale no na razie bym nie proponowała, bo na dole jest jeszcze przejście, nie? Aha, widzę ją. Przez łańcuchy na razie, tak? Mhm. To jest znowu windowanie, widzę. Dziwny dźwięk miałem przez chwilę. Ojej, no, słyszę. Harpie. Aha, harpie. Ale co to jest? Coś mi tu lezie. No dobra, to jak tutaj mamy? Idziesz na dźwignia na lewo, tak? Co to daje? Jeszcze nic nie zrobiłam, bo harpia dalej żyje. Dobra. A co robi dźwignia? Może sprawdźmy. Aha, winduje. Ale to chyba, teraz musimy chyba na dół coś, tak? A nie. Teraz tak, na dół. Kratka to tak trochę wyglądała, jakby była w tamtych korytarzach, ale to szczegół. Się po prostu wydaje. Tu są naboje. Wiesz, Krzysiu? Kratka. Ja też. No ta kratka, co my żeśmy tą dźwignię obsunęli, to wyglądała, jakby była w tych korytarzach. Tak po prostu mam takie wrażenie. Ale co moglibyśmy tam przesunąć? Ale czemu przesunąć? O tym mówisz teraz. No bo dałaś do góry tą dźwignią? Tak, bo ja teraz, ty myślisz o czymś innym, a ja o czymś innym. No, bo ty mówisz o tą taką czasówkową taką dźwignię, tutaj z tymi takimi bolcami, tak? Tą taką. To co robimy? Idziemy do niej? Ale jak tu iść do niej? Z której to strony? No to są w ogóle takie drzwi, które mogłyby się otworzyć i ewentualnie moglibyśmy za tym coś wypchać, ale to też nie wiem. Ja bym się jeszcze wróciła do tego korytarza, bo dla mnie te drzwi kratkowe były... jakby wyglądały tak, jakby były w tym korytarzu. Pokaż, drzwi klatkowe. No tak, bo to... No moim zdaniem to wyglądało na ten korytarz. W tych takich pułapkach, nie? No. To sprawdźmy to. No ale mi siekło, no. Nie wytrzymam, ale normalnie jakbym wiedział, że będzie tu. W którym momencie, że tak powiem, odskoczyć trzeba? Tu jest ta kratka. Tutaj będą kulki spadać, ale to można w sumie zobaczyć. Co to za drzwi? No przecież ręce mi opadły. No ale one, ale nie miałeś wrażenia, że one wyglądały tak, jakby były w tym korytarzu? No miałem, bo to takie ciemne też to było. No to są te kulki. Tam są kulki spadające. Ja nie wiem w ogóle, co to jest. Tu coś jest, jakaś bramka otwarta. Tu coś jest. Mogę się no jest czczo. Sekret otwarty. Ale tu w tych właśnie tych, no w tych pułapkach? Tak, tak. Jakby jak wchodziliśmy tutaj od tego naszego nowego pomieszczenia, nie? No to na prawo. Ale mi się wydawało, że to było coś innego, ale dobra. No ale jest, no tak jak myślałam. Na prawo? No naprawdę. Może... Nie, no na prawo to było... Na prawo to ja miałem dźwignię. No to może nie, no to ja już nie. Nie, to ty jak... To ty od innej chyba strony patrzysz. Poczekaj, może tu. A dobra, mam. A na prawo czy nie? Wiesz co, zależy jak patrzysz, ale spoko, spoko. Dobrze. A jak mamy się dostać tu do tego? A dobra, dostałam się.
To co, teraz tą na czas, tak? Tak, tylko wiesz co, ale zostawimy sobie to już na następny odcinek. A no dobrze, dobrze. Pójdźmy dobrze, tylko do niej, do tej dźwigni. Bo nie mogłem tam doskoczyć. Doskoczyłam, ale mi spadła, bo ja się przyłapkowałam, bo ona mi nie chciała tam wejść. To skoczmy z drugiej strony w takim razie. No z drugiej strony nie chce mi doskoczyć, ale z tamtej mi doskoczyła. Z lewy. Z lewy. A no to zrobimy sobie tunel jumpa, nie chcesz? Tunel jumpa? No, tunelem jumpem doskoczyła od razu. Wiesz już, co to jest tunel jump? Tak! No bo ja... Aha, miałam tego nie ciągnąć, dobra. Nie pcham. Nie. Kręcę. Powiedz nie nam wszystkim, na czym polega tunel jump? Nie, bo ty miałeś oglądać Dead Wish'a. Tunel jump. Tunel jump to jest to, że skaczesz z rozbiegu jakby w kierunku ściany. I ściana... przesuwa cię troszeczkę dalej i twój skok jest o wiele dłuższy niż powinien. No dobrze, no dobrze. Słuchaj, jestem przy tej dźwigni. Ja tak? I co? Tak. I będziemy ją macać w następnym odcinku. Tak jest. Tak, pa pa. Pa.